Witajcie. Wracając do tematu tego nieszczęsnego Zielonego Ładu, to zobaczcie, warto zwrócić uwagę na to, jak oni nazywają, czyli ci eurokraci, oni po prostu, ci wrogowie ludzi, ci, którzy nam utrudniają życie zamiast je ułatwiać. Więc zobaczcie, jakich oni ładnych nazw używają, pod którymi kryją się te wszystkie szkodliwe ich pomysły, przepisy i te inne głupoty po prostu, które oni tam produkują w tych swoich pustakach. I tutaj przykładem świetnym będzie to, o czym mówiłem w poprzednim filmiku, mianowicie zakaz uprawy owoców i warzyw w ogródkach przydomowych, na działkach, na własnej ziemi itd., itd., itd. Słuchajcie, to jest jeden z przepisów tego zielonego bałaganu, tej choroby psychicznej eurokratów, który po prostu wprost dąży do absolutnego zniszczenia rolnictwa. Co się stanie, jeśli takie rolnictwo, bardzo szeroko pojęte, to już wchodzi w to naprawdę ogrodnictwo również, takie przydomowe, te działeczki, co w każdym mieście i tak dalej są w miasteczkach, będzie absolutny zakaz wszystkiego. I do czego to taka sytuacja doprowadzi? Otóż, że jeżeli będziesz miał w doniczce marchewkę, czy miała w doniczce marchewkę, to przyjdą po prostu, ktoś tam zobaczy i tak dalej, nie wiem, kabli nigdy nigdzie nie brakowało, więc zaraz się znajdzie jakiś życzliwy i powie, że masz oto marchewkę. Tak, uprawiasz marchewkę, ona ma marchewkę w doniczce i tak dalej. I przyjdą ci, walną na przykład, albo zawiorą mieszkanie za tą marchewkę, albo posadzą na 10 lat do więzienia i inne po prostu takie kłopoty, bo to w tą stronę idzie. I teraz co się stanie? Zakażą oczywiście rolnictwa, wejdą te wszystkie potężne koncerny i tak dalej, które będą miały po miliony hektarów i takie różne rzeczy. Oni będą decydowali, co będą siali, czy w ogóle będą siali, co będziemy jedli, bo zaraz dojdą do wniosku, że jednak planeta musi być cała zielona, nie będzie ani kawałka pola, wszystko będzie się uprawiało jak w Holandii, na przykład w budynkach. Bo przecież Holandia, nie wiem czy wiecie, ale to jest naprawdę maleńkie państewko, można powiedzieć, w skali świata. A uwaga, jest drugim na świecie producentem rolnym. Zaraz po Stanach Zjednoczonych. Więc jakim cudem? No u nich wszystko rośnie właśnie w budynkach, słuchajcie. I tam nigdy ziemi nie widziało, tylko tam jakieś nawozy, kroplówki, jakieś maty, wykładziny i tak dalej, i tak dalej. To wszystko na tym rośnie. Czy to pomidory, czy to ogórki, kwiatki, tam, po prostu nie wiem co tam jeszcze. Ale wszystko rośnie właśnie na tych matach w specjalnych budynkach. I tak to ma to wszystko po prostu w tą stronę iść. Natomiast trawa? Nie, absolutnie nie. Tam drzewa będzie i tak dalej, żeby przypadkiem trawy nie zamienić na pole. Więc tak to będzie wyglądało w skrócie. No i co wtedy się stanie? Mamy na przykład dzisiaj w sklepie, powiedzmy, nie wiem, tam chleb, załóżmy po 5 zł, czy po 10, zależy kto jaki chleb kupuje. I w momencie, kiedy zniszczą rolnictwo i nie będziemy mogli uprawiać absolutnie niczego, chleb stanie się po prostu ceną po 100 zł. Przynajmniej po 100. Co to da? A to będzie to, że ludzi nie będzie stać na to, żeby kupić sobie pożywienie. Co za tym idzie? Zacznie się realizacja ich planu o wyludnieniu i ograniczeniu liczby ludności na świecie do 500 milionów. Przypomnę, że jest w tej chwili ludzi 7,5 miliarda chyba, z tego co pamiętam, ale mniejsza z tym od liczby, ale coś koło powiedzmy 7. Więc zobaczcie, co się po prostu dzieje. Mało tego, po prostu nie będzie ludzi stać na jedzenie, to przyjdzie sytuacja, że dzisiaj ziemniaki mamy na przykład, nie wiem, po 5 zł za kilogram, strzelam takie, po prostu nie chodzi o to. I za chwilę po prostu te ziemniaki będą uprawiały te firmy i tak dalej, i 5 zł to będzie kosztował jeden ziemniak, może 10 zł i tak dalej, i tak dalej. W ten sposób osiągną ten cel, więc przede wszystkim pójdą ceny w górę masakrycznie, co doprowadzi z całą pewnością do wielkiego głodu. I praktycznie zaprzestania chęci posiadania rodziny. No bo przecież tak samo to w tą stronę idzie, prawda? Czyli oni osiągną w przeciągu powiedzmy tych 30-50 lat zamierzony cel. To jest taka rzecz. Także widzicie, ja nie sądzę, żeby to była sytuacja, w której byśmy się czuli jakkolwiek komfortowo, natomiast z całą pewnością oni z tego obranego kursu nie zrezygnują. Jedynym rozwiązaniem w takim przypadku jest
pójście po rozum do głowy i zacząć teraz od wyborów samorządowych, moi drodzy. Czyli głosujemy na partie prawicowe. Trzymamy się od liberałów z daleka, od lewaków i wszelkiej innej rodzaju lewizny z daleka. Dlaczego? Dlatego, że oni jedyny jaki problem mają, to czy usunąć ciążę, czy nie. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to, co oni tam jeszcze mają? Te kolorowe takie, te demonstracje. Słuchajcie, i inne wystąpienia takie po prostu jakieś dziwne. Więc to są po prostu tego rodzaju rzeczy. Oni nie myślą absolutnie o niczym innym i dla nich to jest najważniejsze i koniec świata, reszta się nie liczy. A to, że człowiek nie ma na przykład możliwości uprawiania własnej ziemi. Słuchajcie, własność to jest rzecz święta. To jest święta rzecz. Tu po prostu można sobie siać, sadzić wszystko albo nic. To tylko i wyłącznie zależy od właściciela gruntu. Oni pozbawiają nas tej własności. Więc przede wszystkim trzymać się od nich z daleka, bo to są szkodniki absolutne i nic dobrego z tego nie wyniknie. Więc tylko partie prawicowe, bo ja przynajmniej tak to widzę. Kto tam jest prawicowy, to patrzcie uważnie. To jest to, co mówiłem. Patrzcie na ludzi. Kto, kim był i tak dalej. Bo dzisiaj to jest właśnie ta walka tych potomków Uzbeków i Esbeków z potomkami żołnierzy Armii Krajowej i porządnymi ludźmi po prostu. Tam ci mordowali tych porządnych i dzisiaj po prostu są wnuki i prawnuki tych wszystkich i to się tak to wszystko rozlewa, rozłazi. No i trzeba po prostu podjąć tą rękawicę, więc to wygląda w taki sposób, jeśli chodzi o wybory. Za chwilę będziemy mieli wybory do Europarlamentu w tym roku, z tego co pamiętam. To samo. Nie dajcie się absolutnie nabrać na różne hasła i tak dalej, że jedyne, słuchajcie, co w tej chwili była ta koalicja zdrady narodowej, że ona przejęła władzę, mimo że przegrała wybory, to jest po prostu farsa demokracji, naprawdę. To jest to, że on był jedyny program ich taki, że jebać PiS i musimy odsunąć PiS od władzy, słuchajcie, nic więcej. I co? I zaczynają się podnoszenie podatków i utrudnianie ludziom życia. Przecież jakiej cholery? Kto to po prostu by głosował na kogoś, kto mu będzie szkodził? Ja tego nie pojmuję. I w ogóle to jest właśnie na tej zasadzie, że głosujemy, żeby załóżmy ten PiS odsunąć od władzy. Weźcie mi to po prostu tak na logikę, wytłumaczcie, gdzie to jest sens tego głosowania w ogóle. Ja jeżeli idę na wybory, to głosuję za czymś. Czyli na przykład mnie interesuje, żeby powiedzmy, nie wiem, ta polna droga była drogą asfaltową. Przykład. I ktoś mi to mówi, że w jego po prostu priorytecie jest właśnie uskutecznienie tej drogi asfaltowej i łączy się to z moimi wizjami i tak dalej, na to głosuję. A nie, że tamten jest za tą drogą, a ja będę głosował przeciw tej drodze, czy coś takiego. Po prostu paranoja totalna. Nie tędy droga, to nas do nikogo nie zaprowadzi, a tylko i wyłącznie to jest szkodzenie samemu sobie. Nie może tak być. Moi drodzy, nie chodzi o podział narodu i tak dalej. Ten podział już dawno, dawno został zrobiony właśnie pomiędzy Esbeków, czyli tych, którzy mordowali Polaków, i na żołnierzy, powiedzmy w dużym takim ogólnieniu, bo to nie tylko żołnierze Armii Krajowej, ale po prostu ludzi prawych. Tych, którym Polska była bliska, którzy ginęli, oddawali swoje życie za naszą ojczyznę, oddawali życie za nas. I to jest taka różnica. Także musimy sobie z tego zdać sprawę. I teraz mamy przede wszystkim to, co mówiłem w poprzednich filmach, mamy też całą masę Volksdeutschów. Powiem wam taką historię dla przypomnienia, jak to wyglądało. We Lwowie sytuacja miała miejsce podczas wojny i przychodzili SS-mani do rodziny i prosili, zwróćcie uwagę, żeby ta rodzina podpisała Reichslistę. To jest lista narodowo-niemiecka, ponieważ dana osoba pochodziła bezpośrednio według
ówczesnych Niemców ówczesnego prawa wywodziła się wprost z linii niemieckiej, więc oni podpisywali Reichslistę. No i chodziło to SS, rozmawiało i tak dalej, przeważnie powiedzmy raz w miesiącu, raz na dwa miesiące i tak pytali, prosili i tak dalej. Natomiast była reakcja taka, że nie, dziękuję i tak dalej. Ja jestem Polakiem, ja jestem Polką i ja nie podpiszę tego. Mimo to SS nigdy nic nie zrobiło złego tej rodzinie, bo mieli tak jakoś nadzieję, im było żal po prostu. To był ktoś wyjątkowy, to była rasa panów, więc wiecie, no to halobaza, nie? Nie może być takiej sytuacji, w której oni by swoich samych po prostu... Natomiast była też druga lista, którą się podpisywało, ale to już dobrowolnie, przychodziło się do takiej właśnie policji SS i się mówiło o to, że ja chcę zostać Niemcem czy Niemką i chciałbym czy chciałabym podpisać Volkslistę. Volkslistę to jest lista ludzi narodowo obcych, jeśli chodzi o Niemców, ale którzy chcieli zostać Niemcami. I oni zostawali Niemcami, z tego tytułu mieli profity, wiadomo, że nie pojechali wtedy do obozu, mieli lepsze jedzenie, lepsze mieszkanie, mogli przebywać w restauracjach dla Niemców, mogli jeździć tramwajami czy autobusami z tymi dla Niemców i tak dalej, więc mieli tutaj dużo, dużo praw, mieli oczywiście też dużo jedzenia, różnych takich innych przywilejów, coś czego nie takim Niemcom, czyli w tym przypadku Polakom nie wolno było i oczywiście było za każdym razem zagrożenie. Więc sytuacja była, tak to wyglądało. I ci ludzie przeważnie to po prostu byli tacy być może zmęczeni wojną, być może bali się tej wojny i tego po prostu, że ryzykują swoim życiem, bali się wychodzić z domu i oni w tym strachu podpisywali tą Volkslistę. Wówczas działo się coś dziwnego z nimi. Otóż taka wajcha im się przedstawiała w głowie, gdzie oni czuli się już lepsi. Oni byli kimś wyjątkowym. I oni do swojego rodaka, który jeszcze przed chwilą był ich przyjacielem, czy przed wojną był ich przyjacielem, przyjaciółką, mówili: ty Polaku. Oni się zaczęli się wywyższać. Wychowali w tym swoje dzieci, że to jest Polak, ty się trzymaj od niego z daleka i tak dalej, bo on ci może tam zrobić krzywdę i różne inne takie rzeczy. I ci ludzie się w tym wychowali. My jesteśmy lepsi niż Polacy. Pamiętajcie, musimy służyć Niemcom, bo oni nas karmią, ale jesteśmy lepsi niż Polacy. I tak się to wszystko wrosło w tą kulturę, w te ich pomysły, w to ich wychowanie przez te lata, dziesiątki lat, że oni do dzisiaj takie mają przeświadczenie, że oni są lepsi. Na YouTubie możecie sobie zobaczyć kilka filmików, gdzie wędkarz chyba, z tego co pamiętam, chciał podejść do linii brzegowej, natomiast był jakiś tam Polak, który właśnie podpisał chyba tą Volkslistę czy coś takiego, tam afera się wokół tego zrobiła, że on jest obywatelem państwa niemieckiego i on tutaj nie będzie byle Polaka wpuszczał, coś w tym stylu, więc obejrzyjcie to i zobaczcie, co tam się wydarzyło, jak oni traktują. Ta mentalność jest nadal identyczna, to się nic nie zmieniło. I teraz nie jest im na rękę, tym właśnie Volksdeutschom, żeby Polska rosła w siłę i Polacy, bo wtedy oni stracą swoje przywileje. Tak to oni są kimś, prawda? Oni pobierają, nie wiem, renty, emerytury czy jakieś inne profity z Niemiec. Tym bardziej, jakbyście sobie przeczytali książkę Generałowie Abwery zeznają, ona była napisana chyba w latach 40. albo 50., ja nie pamiętam, to tam będziecie mieli dokładnie napisane, w jaki sposób Niemcy zaplanowali czasy powojenne i co się stało. Tak też sytuacja naprawdę bardzo, bardzo rozjaśni. Książka oczywiście już nie jest w druku i tak dalej, ale można ją jeszcze w antykwariatach czy też na innych portalach sprzedażowych spotkać. Trzeba tylko poszukać. Generałowie Abwery zeznają. Ja nie pamiętam w tej chwili autora, ale tak to wyglądało. Więc tam nie ma żadnych tajemnic i sobie to poczytajcie, żebyście mieli jasność, o co tu chodzi. I teraz, biorąc to wszystko pod uwagę, sytuacja się nam naprawdę rozjaśnia. Nie jest to podział na Polaków lepszych i gorszych. Nie. To jest podział na patriotów, którzy mają w najwyższym celu swój kraj, swój naród, swoją rodzinę. I to jest tak
ogromny szacunek po prostu dla właśnie tych wartości, prawda? Czyli Bóg, honor, ojczyzna to są te wartości przedwojenne, w których Polacy zostali wychowani, zostaliśmy wszyscy wychowani, ale naprawdę tutaj to chodzi o to, ten patriotyzm, prawda? To są te takie trzy hasła. Dzisiaj w ogóle ludziom nieznane. No powiedz, no Bóg dobrze, są ludzie, którzy wierzą w Boga i chwała im za to. I oczywiście honor, no to już jest abstrakcja totalna. Nikt nie wie, co to jest, bo przecież zdanie można w każdej chwili zmienić i w ogóle słowa nie dotrzymywać. Stąd na przykład mamy idealny przykład premiera, gdzie on po prostu jedno mówi, drugie robi. I tak jak powiedziałem właśnie, że on przyjdzie tutaj, będzie głaskał rolników, a później zrobi jeszcze gorzej, jak było. To mnie to naprawdę nic nie zdziwi w tym temacie. No i ojczyzna, jaka ojczyzna? Przecież my najlepiej byśmy zrobili Anschluss, czyli przyłączenie Polski do Niemiec, bo przecież i tak byłoby najlepiej, prawda? Czyli Polacy, naród wyrobników, pachołków, po prostu najlepiej, żeby nas nie było, a tutaj rasa panów będzie oczywiście decydowała absolutnie o wszystkim. Więc to jest taki rys historyczny tej całej sytuacji, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Moi drodzy, naprawdę to ja nie chcę dzielić Polaków. Nie. Otwórzmy oczy i przede wszystkim popatrzmy na to, czego chcemy. Stańmy przed lustrem i zadajmy sobie pytanie, czego ty, człowieku, chcesz? O co ci chodzi? Czy chcesz wolnej, silnej, niezależnej, niepodległej Polski? Czy chcesz wasala niemieckiego, gdzie dostaniesz to, co ci, powiedzmy, tam może u Niemca ze stołu spadnie, prawda? I takie różne rzeczy, tak jak piękny przykład z Siemensem, prawda, że oto pojechał nasz jaśnie panujący premier do Brukseli, załatwił odblokowanie tamtego KPO, czy coś takiego, tam 5 czy 6 miliardów, prawda, i oczywiście co? Klepnięte już dawno, dawno wcześniej wygranie przetargu przez Siemensa na wiatraki, ponieważ Siemens był zagrożony bankructwem i nie wiem, czy nawet nie postawiony w stan bankructwa, prawda, i tutaj nagle oto Polska ratuje Siemensa. Moi drodzy, to nie o to chodzi naprawdę. Przede wszystkim my musimy patrzeć wyłącznie na własny interes. Cały świat tak robi. Patrzą, co się opłaca, i to wtedy robię. A nie, żebyśmy byli pachołkami i chłopcami na posyłki. To naprawdę to jest zguba po prostu. To jest tragedia i to do niczego dobrego nie doprowadzi, a jedynie do tego, że przestaniemy istnieć. Więc reasumując, strajki do bólu i nie ma po prostu tutaj absolutnie przebacz. Zielony Ład ma zniknąć, Fit for 55 również ma zniknąć. Pamiętajcie, że ci w Brukseli, oni tego nie odpuszczą, bo oni za to potężnie